Prawie rok temu opublikowałam na tym kanale odcinek o tym, jak tworzyć rolki na Instagramie. Czułam, że może to być jeden z moich najpopularniejszych filmów i z perspektywy czasu wiem, że nie pomyliłam się. Jednak nie liczba wyświetleń najbardziej mnie interesowała, a komentarze, które tam zostawialiście i wasza opinia, wasze odczucie w stosunku do tego, jak wygląda proces tworzenia rolek na Instagramie i w jaki sposób mi udało się to wam przedstawić. Dziękuję za wszystkie uwagi, nawet te krytyczne, ponieważ to właśnie one pomogły mi w rozwijaniu umiejętności i pewności, że tym razem jestem w stanie przygotować dla was coś jeszcze lepszego, jeszcze bardziej pomocnego. A więc po pierwsze, w dzisiejszym odcinku będę mówiła szybciej, będę sprawniej przechodziła do najważniejszych informacji i skupię się wyłącznie na technicznym aspekcie tworzenia rolek, szczegółowo omawiając każde, nawet najdrobniejsze narzędzie. Co więcej, od mojej ostatniej publikacji niektóre rzeczy w rolkach się zmieniły. Instagram wprowadził nowe funkcje, dlatego na nich również zamierzam się dzisiaj skoncentrować. Nie przedłużając, zaczynamy! Cześć, tu Marcelina, witam was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content na wasze media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Rolka to na Instagramie nadal najlepszy sposób na organiczny i szybki rozwój konta, dlatego jeżeli oglądacie ten film, to oznacza, że chcecie nauczyć się skutecznie wprowadzać treści w formie krótkich klipów wideo na swoim profilu, ale nie wiecie od czego zacząć, jak się odnaleźć w kreatorze rolek, ani jak korzystać z odpowiednich funkcji. Nie martwcie się, bo w tym filmie znajdziecie wszystko, czego wam potrzeba. Zanim omówię wszystkie narzędzia dostępne w kreatorze rolek, mam takie dwie małe uwagi. Po pierwsze, może się zdarzyć, że jakiegoś narzędzia nie mam, albo że wy któregoś z wymienionych przeze mnie narzędzi jeszcze nie macie. Instagram wypuszcza nowe funkcje dla różnych osób w różnym czasie, dlatego w razie jakichś braków musicie uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż w końcu i u was się pojawią. Innej drogi nie ma. Po drugie, generalnie nie zachęcam do edytowania klipów wideo w samej aplikacji Instagrama ze względu na błędy, które bardzo często podczas tego procesu występują oraz z powodu obniżania jakości naszych filmów przez instagramowego kreatora. Moim zdaniem lepiej do tego celu używać zewnętrznych aplikacji, a o tych najlepszych wspominałam już w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam wam u góry oraz w opisie poniżej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że część z was i tak wybiera edycję na Instagramie, co potwierdza ankieta, którą przeprowadziłam na YouTubie, bo pewnie jest to dla was prostsze i szybsze, a poza tym, miejmy nadzieję, z czasem zostanie przez Instagram ulepszone. Weźmy zatem do ręki telefon i spójrzmy, co możemy na Instagramie w ich kreatorze rolek stworzyć. Za przykład posłuży mi kilka klipów wideo nagranych niedawno w miasteczku Dyniowym. Wprowadzi to jesienny klimat, który na Insta już na dobre się zagościł. Pod względem materiału rolki możemy podzielić na dwie części. Stworzone z wcześniej nagranych materiałów i z tych nagrywanych na bieżąco, na przykład przy użyciu zielonego tła, o czym jeszcze wspomnę później. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z obu sposobów naraz i łączyć nagrane wcześniej klipy z nagrywanymi na bieżąco. To zależy wyłącznie od waszej kreatywności, ale też od waszej niszy. Takie przegadane rolki są częściej spotykane na przykład na profilach edukacyjnych czy marketingowych, natomiast te bardziej filmowe rolki na kontach podróżniczych, fotograficznych lub modowych. Sama przeważnie korzystam z wcześniej nagranego materiału, ponieważ rzadko mam czas na edytowanie rolek na bieżąco. Przyznaję, że niekiedy nie wiem nawet, co z moich materiałów powstanie, ale zbieram je, aby później przeobrazić w konkretny pomysł. Tak też było w miasteczku Dyniowym. Nagrałam po prostu kilka filmików, które teraz dodam, a następnie wyedytuję, miejmy nadzieję, piękną i logiczną całość. Do edytora rolek na Instagramie możemy wejść na kilka sposobów. Nie przywiązujcie się jednak do nich, bo to się często zmienia, co zresztą pewnie mogliście zauważyć, jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy na temat rolek. Na tę chwilę wygląda to następująco. Albo klikamy w plusik znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie z listy wybieramy rolka. Ten sposób podpowiedział mi nawet ostatnio Instagram, wypluwając takie oto powiadomienie. Albo wybieramy ikonkę rolek z dolnego paska, co zabierze nas do przeglądarki rolek, a następnie klikamy w ikonę aparatu w prawym górnym rogu. Ten drugi sposób jest moim zdaniem fajniejszy, bo spójrzcie, że zaraz obok napisu rolka
mamy dostęp do szablonów. A to nowa funkcja, dzięki której możemy łatwo stworzyć rolkę według wzoru przygotowanego wcześniej przez innego twórcę. Wybieramy użyj szablonu, a dalej określoną liczbę materiałów. Mogą to być zdjęcia albo filmy. Instagram doda ich odpowiednią długość i w zasadzie nie musimy nic więcej robić, ale niestety oprócz zmiany kolejności naszych klipów nie mamy tutaj więcej opcji edycji, dlatego wróćmy do tradycyjnego sposobu tworzenia rolek. Ok, spróbujmy dodać nasze zapisane wcześniej klipy wideo. Na dole po lewej stronie znajdziemy kwadracik z plusikiem, co zaprowadzi nas do galerii w naszym telefonie. Ale uwaga, jest na to jeszcze szybszy sposób. Otóż wystarczy, że przesuniemy palcem w górę i galeria się otworzy. Tę funkcję odkryłam całkiem niedawno i bardzo mi się podoba. Na górze po lewej mamy możliwość otwarcia wybranych folderów z naszej galerii, co może przyspieszyć nam odszukanie konkretnych materiałów. Ja na przykład wejdę do albumu wideo znajdującego się pod nagłówkiem typy multimediów, bo wiem, że do tej rolki użyję tylko filmików. U góry widzimy też taką ikonę green screen, czyli zielone tło, które daje nam możliwość nagrania siebie i dodania jako nasze tło dowolnego zdjęcia czy filmu. Należy kliknąć w green screen i wybrać materiał, który posłuży nam jako tło. Możemy od razu dostosować jego długość i skorzystać z funkcji znajdujących się po lewej stronie, które przedstawię niebawem. Następnie przytrzymujemy środkowe kółeczko i nagrywamy siebie, jak coś mówimy lub pokazujemy. To idealne narzędzie do rolek, w których coś tłumaczymy czy recenzjujemy. Jeżeli nie widzicie u siebie tej ikony, to istnieje inny sposób na uruchomienie zielonego tła, który dokładnie opisuję w jednym z moich poprzednich odcinków. Link zostawiam Wam u góry oraz poniżej. Zanim ruszymy dalej z dodawaniem zapisanych materiałów, spójrzmy na narzędzia po lewej stronie, które pojawiają się w momencie uruchomienia kreatora rolek. Zaczynając od góry mamy nutki, gdzie dodajemy muzykę, następnie gwiazdki oznaczające efekty, do czego jeszcze później wrócimy. Długość naszej rolki od 15 do 90 sekund, prędkość, te cyfry poprzedzone kropką oznaczają zwolnione tempo, a z x-em przyspieszone. 1x to po prostu normalna prędkość. Dalej układ, który można kreatywnie wykorzystać. Spójrzcie na te białe kreski podziału w zależności od tego, który szablon wybiorę. Klikając w mały x, wychodzimy z tego narzędzia. Następnie mamy czasomierz, który odlicza czas, zanim zacznie nagrywać, co jest przydatne, gdy używamy na przykład statywu. Odliczanie możemy ustawić na 3 lub 10 sekund i na koniec nowy feature, czyli podwójne. Co poniekąd działa jak green screen, tylko że w tym wypadku nagrywamy jednocześnie za pomocą kamery tylniej i przedniej. Mi ta opcja wydaje się pomocna na przykład do kręcenia rolek w stylu vloga, prawda? To mogłoby być naprawdę ciekawe. Idziemy gdzieś, pokazujemy i jednocześnie opisujemy własne przeżycia. Muszę to kiedyś wypróbować. Na dole oczywiście znajduje się kółeczko do nagrywania, dokładnie tak samo jak to mamy w Stories. Jeszcze jedna taka mała wskazówka. Możecie przenieść sobie ten pasek narzędzi na prawą stronę, wchodząc w ustawienia w prawym górnym rogu i wybierając narzędzie kamery, prawa strona. To tyle, jeżeli chodzi o ten widok. Wróćmy teraz do naszego wideo z miasteczka dyniowego. Jeżeli chcemy dodać jednorazowo więcej niż jeden film, klikamy w ikonę kwadracików w prawym górnym rogu i teraz możemy odpowiednio zaznaczyć wszystkie interesujące nas klipy, pamiętając o tym, że kolejność ma tu znaczenie, czyli filmy te zostaną dodane zgodnie z widoczną numeracją. Dokładnie tak, jak to ma miejsce na Stories. Gdy już zaznaczymy wszystkie, klikamy w dalej. I tu pojawia się nam nowość wprowadzona przez Instagram kilka miesięcy temu, czyli automatyczna synchronizacja naszych klipów pod jeden z utworów. Problem z tym narzędziem jest taki, że Instagram sam sobie wybiera, który fragment danego klipu podłoży pod muzykę, jeżeli jest on dłuższy niż długość fragmentu od jednej zmiany do drugiej w utworze. Ze względu na prawa autorskie nie mogę tego puścić, ale generalnie chodzi o to, że dodajemy na przykład klip, który ma 15 sekund, a Instagram pod fragment utworu potrzebuje tylko 2 sekundy. I wtedy wybiera sobie sam, które to sekundy mają być. Na szczęście możemy to w kolejnym kroku zmienić, dokładnie tak samo jak w przypadku, gdybyśmy zrezygnowali z automatycznej synchronizacji i chcieli dodać muzykę później. Aby zrezygnować z synchronizacji, należy kliknąć Pomiń. A wtedy kreator przeniesie nas do głównego edytora, gdzie możemy wybrać na przykład edytuj klipy
aby wyedytować naszą rolkę. Załóżmy jednak, że korzystamy z automatycznej synchronizacji. Co do utworu, to kreator podpowiada nam kilka popularnych, które jego zdaniem mogłyby się nam spodobać. Możemy jednak kliknąć w lukę po lewej i skorzystać z już zapisanej przez nas muzyki, wchodząc w zakładkę zapisaną. A jak zapisać muzykę? Wystarczy, że klikniemy w nazwę utworu, która wyświetla się w lewym dolnym rogu podczas przeglądania rolek, co przeniesie nas na stronę danego utworu, gdzie widać, do ilu rolek dany utwór został wykorzystany do tej pory, plus widzimy również te rolki, co może podsunąć nam jakieś ciekawe pomysły. Jeżeli uznamy, że tak, chcemy zapisać ten utwór do naszej biblioteki, wybierzemy Zapisz dźwięk. Możemy też od razu użyć danego dźwięku, klikając w Użyj dźwięku, albo wysłać komuś innemu. Wracając do naszej rolki, możemy pominąć automatyczną synchronizację, ale my decydujemy się ją wykorzystać. Przechodząc zatem dalej, mamy różne opcje edycji. Zacznijmy od edytowania poszczególnych klipów. Jak widać, mają one różne długości, które automatycznie ustawił dla nas kreator. Teraz, klikając w któryś z klipów, możemy m.in. skrócić jego długość, przytrzymując te suwaki po bokach. Niestety nie ma tu opcji zamrożenia długości, aby przesunąć to okienko w odpowiednie miejsce, co może być bardzo frustrujące, zwłaszcza gdy nasz klip jest dość długi. W tym miejscu możemy również usunąć klipy, których nie chcemy użyć. Natomiast klikając we wszystkie klipy, wracamy do poprzedniego okna i widzimy teraz dwie funkcje: dodawanie przejść oraz zmianę kolejności. Gdy klikniemy w przejścia, między klipami pojawiają się plusiki. Każdy plusik otwiera kolekcję 6 wbudowanych przejść. Jeżeli tak jak ja macie zatrzymane wideo, kliknijcie w ikonę play, aby sprawdzić jak dane przejście będzie wyglądało. Wybierając zastosuj do wszystkich, przejścia pojawią się pomiędzy wszystkimi klipami. Klikając w gotowe, zastosujemy wybrane przejście tylko pomiędzy danymi klipami. Aby cofnąć ten proces, klikamy jeszcze raz w kropkę z przejściem i wracamy do wybierz przejście. I teraz zastosuj do wszystkich lub w gotowe. Wybierzmy jeszcze raz gotowe i wróćmy do pierwszego ekranu. Teraz wchodzimy w zmień kolejność, co pozwala zmienić kolejność naszych klipów. Przytrzymujemy je i przesuwamy. Te minusiki na górze oznaczają, że możemy usunąć klipy, ale nie martwcie się, jeśli osunie się Wam palec przez przypadek. Instagram najpierw zapyta Was, czy na pewno chcecie usunąć dany klip. Przyjrzyjmy się teraz narzędziom u góry, które swoją drogą, czy czegoś Wam nie przypominają? Tak, wyglądają bardzo podobnie do tych w relacjach i jak już zapewne zdążyliście odgadnąć, działają dokładnie tak samo. A więc zaczynając od lewej, ta strzałka daje nam możliwość zapisania rolki, ale bez dźwięku. Instagram zapyta nas, czy na pewno chcemy film zapisać i możemy potwierdzić albo anulować. Dalej widzimy nutki i to w tym miejscu dzieje się dźwiękowa magia. Klikając w nie, mamy do dyspozycji kilka fajnych opcji. Przede wszystkim dostosowanie głośności poszczególnych ścieżek, które możemy puszczać jednocześnie. Dodatkowo wchodząc w Edytuj, pokażą się nam efekty modelujące dźwięk, a gdy klikniemy w Edytuj pod naszym utworem, mamy możliwość zmiany jego fragmentu, a nawet usunięcia go i wybrania czegoś innego. My jednak nie będziemy się go pozbywać, więc klikamy w Gotowe. Na dole zobaczycie dwie funkcje. Ścieżka lektora, pozwalającą nagrać nasz głos poprzez przytrzymanie czerwonej kropki. Możemy nagrywać w dowolnym miejscu przez dowolny czas. Jeżeli nagranie nam się nie uda, klikamy w tę strzałkę z X-em, aby je usunąć i tu znów Instagram poprosi nas o potwierdzenie tej czynności. Klikając w Gotowe, wracamy do poprzedniego ekranu i spójrzcie, pojawił się nowy słupek z naszym nagraniem, gdzie dostosujemy jego głośność względem pozostałych ścieżek dźwiękowych. Nadal mamy możliwość jego edycji w razie czego oraz dodania efektów modelujących. I druga rzecz to efekty dźwiękowe. Mogą posłużyć jako urozmaicenie w naszej rolce. Możemy dodać je w dowolnym momencie, ale nie ma tu opcji zmiany ich długości. Aby coś usunąć, klikamy w strzałkę po prawej. Wracamy do poprzedniego menu i teraz widzimy pełen wachlarz różnych ścieżek, które możemy odpowiednio dostosować. Kolejne narzędzie to efekty działające dokładnie na tej samej zasadzie jak przy tworzeniu Stories. Klikając jeszcze raz wybrany efekt, usuwamy go. Następnie przechodzimy do naklejek. Nie ma tu zbyt dużego wyboru, ale weźmy przykładowo sobota. Na dole po lewej pojawiła się mała ikonka, a gdy w nią klikniemy, zobaczymy, że możemy decydować, jak długo ta naklejka ma się pojawiać na ekranie oraz w którym miejscu. Następnie mamy opcję rysowania, na przykład strzałki, albo możemy zrobić taki ciekawy efekt. Wybieramy narzędzie spray, odpowiedni kolor i przytrzymujemy w dowolnym miejscu na ekranie. Całość pokryje się taką jakby kolorową mgłą.
I teraz wybieramy narzędzie wymazujące i dajemy się ponieść kreatywności. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to klikamy w cofnij. Kolejne narzędzie to napisy. Ich wygląd nie jest na tyle ważny, jak sama ich obecność. O znaczeniu napisów mówiłam m.in. w odcinku o prostym sposobie na fajną rolkę, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. A teraz zobaczymy, jak możemy dostosować ich pojawianie się na ekranie. Dokładnie tak samo, jak to było z naklejką Sobota, dodany napis pojawił się w lewym dolnym rogu, a gdy w niego klikniemy, otworzymy edytora. Chwytając za końce tego białego okienka, wybieramy, w którym miejscu i jak długo mają się pojawiać nasze napisy. Przez ten plusik po lewej możemy dodać kolejne, aż nie będziemy zadowoleni. Jeśli chcemy coś usunąć, to po prostu klikamy w dany napis, przytrzymujemy palcem, na dole pojawi się ikona kosza, dokąd go przenosimy, tym samym go usuwając. Nasza rolka jest już w pełni wyedytowana, a więc w końcu możemy kliknąć w dalej. Kreator przeniesie nas do zaplanowania publikacji. Warto tutaj zwrócić uwagę na okładkę i postarać się, aby pasowała do naszego feedu, jeśli udostępniamy naszą rolkę również tam. Ja najczęściej wybieram jako okładkę jedno ze zdjęć, które zrobiłam w prezentowanym w rolce miejscu, ale również dobrze sprawdzi się tutaj grafika z napisami. Klikamy więc w edytuj zdjęcie w tle, następnie w dodaj z rolki aparatu i wybieramy odpowiednie zdjęcie. Wchodzimy w siatkę profilu, co pokaże nam, w jaki sposób okładka naszej rolki będzie wyglądała na naszym feedzie. Musimy pamiętać, że do rolki potrzebujemy zdjęcia w formacie 9x16, a na feed w formacie 1x1, co właśnie zademonstruje nam siatka profilu. Teraz możemy odpowiednio ustawić zdjęcie, przeciągając je i klikając w gotowe, kiedy będziemy zadowoleni. Wszystkie pozostałe parametry, jak opis, tagowanie, dodawanie lokalizacji itd., uzupełniamy dokładnie w ten sam sposób, jak gdybyśmy publikowali zwykły post. Jedyną różnicą jest opcja udostępnij również w aktualnościach. Kiedy mamy ją włączoną, rolka pojawi się na naszym feedzie. Jeśli ją wyłączymy, rolka zostanie opublikowana tylko na naszej karcie Reels oraz wyszukiwarce rolek. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Przyznaję, że był to naprawdę obszerny i mam nadzieję wyczerpujący tutorial. Instagram daje nam tyle opcji, że nawet ze zwykłego klipu wideo jesteśmy w stanie stworzyć coś interesującego. Wszystko teraz zależy od Waszej kreatywności i pomysłów. Jeśli szukacie inspiracji, zajrzyjcie do mojego odcinka o pomysłach na rolki. Nie bójcie się próbować i eksperymentować, dbając przy tym o jakość oraz przekazywaną wartość. Zdaję sobie sprawę, że same technikalia to nie wszystko, dlatego w kolejnym odcinku przybliżę Wam, w jaki sposób działa algorytm rolek. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was do zrobienia tego, aby nic Was nie ominęło w przyszłości. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!